Czeka nas trudny mecz, tak jak powiedziałeś tutaj z jednym z kandydatów do Mistrzostwa Polski, ale to jest tylko mecz, także spokojnie, my przygotowujemy się do tego. Mecze sparingowe pokazały, że idzie to wszystko w dobrą stronę, atmosfera w drużynie jest na dzień dzisiejszy bardzo dobra, bo przypomnę, że to wyniki budują atmosferę, a nie odwrotnie, także spokojnie podchodzimy do tego meczu. To, że jesteśmy przez ekspertów piłkarskich kandydatem do spadku, no to już jest problem ekspertów piłkarskich, natomiast my sobie tym głowy nie zaprzątamy. Liga się zaczyna, każdy zaczyna z zerowym bilansem, każdy gra dla siebie, mamy swoje plany, mamy swoje marzenia i mamy swoje ambicje, będziemy chcieli zagrać jak najlepiej, natomiast to akurat nam nóg nie pęta i w głowach na pewno nie będzie się działo. Jakie mamy tutaj, to wyjdzie w praniu, tak jak powiedziałem, no to na pewno jest bardzo, bardzo groźna, bardzo dobra drużyna, ale to jest tylko też drużyna, to są tylko też ludzie, to jest mecz, nie wiem, dyspozycja dnia może decydować o tym, czy mecz się wygrywa, czy przegrywa, także spokojnie, wiemy z kim gramy, a tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że te jakieś moje słowa będą potwierdzone na boisku, bo to głównie o to chodzi. Zanim ta młodzież będzie stanowiła siłę tego ruchu, no to myślę, że jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie. Natomiast mają niepowtarzalną szansę, dużą ławą weszli do drużyny. Teraz można powiedzieć, wszystko od nich zależy, ale ja jestem zadowolony z ich postawy, z ich pracy wykonanej na treningach. Myślę, że już niedługo będą pierwsze tego efekty. To są też ludzie, którzy już trochę grają w piłkę, mimo młodego wieku. Każdy z nich już tam przeszedł jakieś szczeble tego piłkarskiego rzemiosła. No rzeczywiście, może być tak, że dopiero, że tak powiem, głowa się zagrzeje, jak wyjdą na mecz czy na rozgrzewkę. Mam nadzieję, że kibice dopiszą pełne trybuny, także może gdzieś tam się zakotłować, ale myślę, że nie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, te sparingi gdzieś tam znamionowały, że wszystko to idzie w tą dobrą stronę, także mam nadzieję, że ta głowa jak szybko gdzieś tam się zagrzeje, tak szybko emocje opadną i będą wartościowymi zawodnikami tej drużyny. Po kibiców ruchu jestem spokojny, bo znam ich, zawsze ich znałem z dobrej strony, z tego, że ten zespół wspierali, dopingowali, że byli z nami. Zdarzyły się mniej przyjemne momenty, ale jak to mówią, bida cementuje i sprawia to, że będziemy się wszyscy, mam nadzieję, trzymać razem, na to liczymy. Natomiast no, rzeczywiście miłe uczucie, że mimo tego nieudanego sezonu w zeszłym roku, czy w zeszłym sezonie rozrywkowym, w dalszym ciągu jest duże zainteresowanie, duże wsparcie kibiców. No teraz piłka po naszej stronie, my to wsparcie musimy, za to wsparcie musimy podziękować przede wszystkim na boisku.